Tadeusz Kotarbiński urodził się w 1886 roku w Warszawie. Warszawa znajdowała się wtedy pod zaborem rosyjskim i Tadeusz Kotarbiński jako dziecko podlegał wszelkim ograniczeniom związanym z byciem Polakiem na terenie zaboru rosyjskiego. Dzięki swojej matce Ewie z domu Koskowskiej wakacje letnie jako dziecko spędzał w pałacu w Chrzęsnem, w dworku w Chrzęsnem. Został też utrwalony przez Podkowińskiego na obrazie właśnie jako dziecko z konewką. I z tego pałacu w Chrzęsnem Tadeusz Kotarbiński wyruszył w szeroki świat filozofii. Był filozofem znanym nie tylko w komunistycznej Polsce, lecz także na Zachodzie, a to dzięki swojemu traktatowi o dobrej robocie. W traktacie tym rozwijał naukę zwaną prakseologią, czyli naukę o warunkach skutecznego działania. W ten sposób wpisywał się doskonale w komunistyczną refleksję nad pracą kolektywną, zorganizowaną, zaplanowaną. W ten sposób wpisywał się również w pewną refleksję filozoficzną, która była rozwijana na Zachodzie. Stąd jego traktat o dobrej robocie był również przyjmowany bardzo życzliwie w takich krajach jak Francja czy Belgia. Jest znany jako twórca reizmu, aczkolwiek tak naprawdę ostatecznie nazwał swoją teorię somatyzmem, czyli mówił, że istnieją tylko ciała i zespoły ciał, albo konkretyzmem, bo mówił, że istnieją tylko rzeczy konkretne. W ten sposób odcinał się od teorii, które mówiły, że istnieją pojęcia ogólne, powszechniki, że i po prostu tym pojęciom ogólnym, powszechnikom, uniwersaliom przysługuje jakiś rodzaj bytu, samodzielny bądź w rzeczach konkretnych. Tadeusz Kotarbiński rozwijał również badania etyczne. Całe swoje życie pracował nad zagadnieniami etyki i tutaj w zakresie etyki normatywnej znany jest z tego, że opracował pojęcie opiekuna spolegliwego. Opiekun spolegliwy to ktoś, na kim można polegać. Metodą sokratejską, czyli zbierając konkretne przykłady wzorców osobowych od ludzi, po prostu badając, z kim ludzie chcieliby na co dzień obcować, kto dla poszczególnego człowieka byłby pożądanym towarzyszem, wytworzył taki ideał, używam tego słowa, chociaż nie do końca ono pasuje do myśli Kotarbińskiego, człowieka, który jest opiekuńczy, troskliwy, który reaguje, gdy widzi, że ktoś jest w potrzebie, niezależnie od tego, czy z tym kimś jest w relacji formalnej, rodzinnej, zawodowej, czy jest po prostu spotyka nieznajomego na swojej drodze. Etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego była to etyka niezależna od religii. Kotarbiński już jako młody człowiek stwierdził, że chociaż etyka chrześcijańska bardzo mu odpowiada, etyka miłości bliźniego, miłosierdzia, to jednak zaplecze metafizyczne jest dla niego całkowicie nie do przyjęcia ze względu na to, że wydawało mu się nieracjonalne. Jak wiadomo, racjonalne jest to, co jest spójne z przyjętymi założeniami, więc tutaj wyraźnie widać, że Tadeusz Kotarbiński przyjął takie założenia, które wykluczały religijne uzasadnienia. Tadeusz Kotarbiński jako młody człowiek doświadczył represji carskich, został w 1905 roku po strajku szkolnym wydalony z gimnazjum rządowego, potem musiał uzyskać maturę oficjalną rządową rosyjską aż w Parnawie na terytorium obecnej Estonii. W czasie II wojny światowej brał udział w podziemnym nauczaniu, prowadził wykłady na podziemnym uniwersytecie. Mogły go spotkać nie tylko represje jakieś, lecz po prostu utrata życia. A w komunistycznej Polsce po 1945 roku organizował pracę uniwersytetów łódzkiego i warszawskiego. Zajmował się przede wszystkim logiką matematyczną.
i pełnił liczne funkcje. Był rektorem, dziekanem, również działał w Polskiej Akademii Nauk, był jej przewodniczącym. Był, można powiedzieć, filozofem mile widzianym przez reżim komunistyczny, a to, tak jak już wspomniałem wcześniej, za sprawą swojego traktatu o dobrej robocie, gdzie mówił o warunkach skutecznego działania, gdzie mówił o pracy zorganizowanej, kolektywnej, planowanej. Przeszedł w stan spoczynku w 1961 roku, a umarł 20 lat później, w 1981 roku w Warszawie. Obecnie Tadeusz Kotarbiński, myślę, że nie jest jakimś myślicielem, który wzbudza duże zainteresowanie. Po prostu wspomina się jego traktat o dobrej robocie, wspomina się prakseologię, reizm, opiekuna spolegliwego. Często też, trzeba to powiedzieć wprost, w niewłaściwym kontekście, w sposób wskazujący na złe zrozumienie tych pojęć. Tymczasem Tadeusz Kotarbiński był przedstawicielem Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, szkoły filozoficznej, znanej nie tylko w Polsce, lecz także na całym świecie, można powiedzieć, która głosiła hasło precyzji językowej i jasności pojęciowej. Więc niewłaściwe odczytania pojęć, którym poświęcił całe swoje życie, na pewno nie byłoby przez niego przyjęte z zadowoleniem.